spadły te emocje i skuteczność również. Pięknie rozegrana. Ale szczapa teraz Wilfredo Leo zatrzymuje Żibę. No, akcja rozegrana była świetnie, jeśli chodzi o ofensywę. To nie powinien stać blokujący, tak to powiem. Tu nie powinien stać, tu blokujący powinien. Do 17 dla. Ale zbliżyli Rosji. Się, był tylko jeden punkcik. Troszkę mamy teraz gry, trochę jest kontaktu. Leon, no tu poczekali. Buserski z Michajłowem już drugi raz na takie zabawy się nabrać nie dali. Skonino teraz miał już podwójny wtedy go pojedynczy. Tak, i mógł się bawić. Tutaj jeżeli użyjemy geograficznego porównania, to już góry Ural były. Także było niezwykle trudno. No, niesamowita czapa. Czasami piłka się nie odbija tak wysoko po ataku któregoś z zawodników. No to, to do klip siatkarski tak roku, o, jeśli chodzi o blok. Zdecydowanie. I wcale nie grają Kubańczycy. No dawno nie widzieliśmy takiego bloku. Nie kończą Kubańczycy, panowie, nie wszyscy do jednego, no i to był kłopot. Hernandez zatrzymany. No powiem ci szczerze, genialna zmiana Holta. Tak. Po prostu to nie można zrobić lepszej zmiany w siatkówce, żeby więcej wydała, więcej dała dobrych efektów. Ale tu Anderson dobrze też zablokował kierunek, oni już troszeczkę Hernandeza rozszyfrowali, że wybija, bo on stara się wybijać na zewnątrz, zamykają mu całą prostą. Linuk atakował, piłka po wybloku została po stronie Brazylijczyków. Ale szapa Chtieja! Dopinguje swój zespół Taras Chtiej, który no, pojedynczym blokiem. To jest troszkę jak loteria taki blok. Tym bardziej, że piłka była daleko od siatki. Zablokowany Bravo, ale tak trochę bawią się teraz grą Brazylijczycy, no bo Bravo. Spiridonow. Paśmie, przyjmuje Bravo. Druga linia, Visotto, ależ po raz drugi w tym meczu pojedynczym blokiem niszczy rywala Taras Chtiej. Popatrzmy. No, o takich sytuacjach siatkarze często mówią, że nauczył się mnie blokować. Leciutka zagrywka Dante, ale jedną ręką musiał rozgrywać Marlon. Ponownie zablokowany atak, no i ponownie jest to blok spektakularny. Tak, pojedynczy blok. Mówiliśmy już o tym. Świetnie tutaj Marlon rozegrał jednorącz, ale pokonać na... Bruno. Oj, oj, oj. Niesamowity blok Murillo na Pereirze. No teraz widać, że Brazylijczycy pokazują klasę. No i to chyba powoli zmierzamy do końca tego spotkania. 19 do 16.